Strangelove. First man from Opowiemy dzisiaj wam z CZM historię o typach, co zmienili swego życia trajektorię. Jeden z nich chłopaczyna na osiedlu wychowany, jednak los pokrzyżował jego plany. Wspomnę teraz stare czasy gimnazjalne, łysa głowa, dresy, godło Polski na ścianie. Ciągły rozpierdol z koleżkami na rewirze, powtarzał w kółko, innego życia nie widzę. Po pewnym czasie szybka zmiana otoczenia, wjechał na stadion, szybka kasa była do zrobienia. Wstąpił do wąskiej grupy wzajemnej adoracji, szybkie dziewczyny, dyskoteki, grube transakcje. Był czołowym zawodnikiem w swojej ekipie, jednak coś go odmieniło, coś siadło na psychę. Z dnia na dzień dostał życiowej skruchy, zamknął się w domu, uważa na wszystkie ruchy. Ze skrajności w skrajność popadłeś, ziomuś, gdy upadałeś, prosiłeś, Boże, dopomóż. Pan jest łaskawy, wysłuchał twoich modlitw, umacnia twoją wiarę, byś więcej nie zwątpił. Jednak jedno mam ci dziś do powiedzenia, nie narzucaj innym twojego myślenia. Każdy ma swój rozum, a ty swe ruchy dozuj, bo na siłę nie zmienisz ludzkiego losu. Tak, wjeżdżał na grubo w te biznesy swoje, kręcił tak długo, że mówił o kwity, się nie boję. Jak gadkę o pieniądzach, no to nie było gadki, tak nimi rozporządzał, żeby nie trafić za kratki. A żyli w matni, martwił się co u matki, dołączał kartki, kiedy wysyłał do niej kwiatki. Za bardzo nie miał czasu ją odwiedzać, jak gdy odeszła, to zrozumiał, że nie może dłużej tak żyć. Przystopował trochę z tym biznesem i odłożył na sezer, a w wolnym czasie woził się Mercedesem. Po drogich klubach, drogich ciuchach, drogie alkohole, tak przepierdalał utarg tygodniowy, chwila, moment. Ze skrajności w skrajność popadł nie jeden ziomek. Rozumiesz fazę, że to nie historii koniec. I coś ci powiem, ogarnij z tego morał. Znam ludzi, którym leci jeszcze z 50 koła. Ze skrajności w skrajność popadłeś, ziomuś, gdy upadałeś, prosiłeś, Boże, dopomóż. Pan jest łaskawy, wysłuchał twoich modlitw, umacnia twoją wiarę, byś więcej nie zwątpił. Jednak jedno mam ci dziś do powiedzenia, nie narzucaj innym twojego myślenia. Każdy ma swój rozum, a ty swe ruchy dozuj, bo na siłę nie zmienisz ludzkiego losu. Ułożona z dobrego domu pochodził, na drodze stanął mu narkotyk, poczuł mefy dotyk. W szkole najlepsze noty, na serio, bez ściemy, świadectwa z paskiem wyróżnienia, same zalety. Rodzina była Rafałem zachwycona, Boże, jaki on grzeczny, mówili dookoła. W sporcie też osiągnięcia, biegał, pływał i walczył, mistrzostwa bok się wracał starczą, a nie na tarczy. Poznał wielu szanowanych i wpływowych ludzi, podpisał z nimi kontrakt, nie mógł przecież odmówić. Trzymał wysoką formę, trenował codziennie, póki nie zaznał smaku porażki na glebie. Jeden, drugi melanż popłynął z tematem, przestał trenować, diabeł podsunął mu lewą kartę. Popadł w długi, stracił rodzinę, teraz trenuje wciąganie mefy pod kiblem. Ze skrajności w skrajność popadłeś, ziomuś, gdy upadałeś, prosiłeś, Boże, dopomóż. Pan jest łaskawy, wysłuchał twoich modlitw, umacnia twoją wiarę, byś więcej nie zwątpił. Jednak jedno mam ci dziś do powiedzenia, nie narzucaj innym twojego myślenia. Każdy ma swój rozum, a ty swe ruchy dozuj, bo na siłę nie zmienisz ludzkiego losu.